Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj wyrób wyjątkowy. Wyrób, który wygląda tak. Wygląda na bardzo stary i wygląda na, no właściwie na renesansowy. Niestety nie jest to wyrób renesansowy. Wyroby renesansowe charakteryzują się tym, że tam właściwie nie widać metalu na wyrobach renesansowych. Polskie wyroby renesansowe, zresztą nie tylko polskie, były całe albo rytowane, a najczęściej były pokrywane emalią. Niemniej no, ten wyrób wygląda bardzo staro. Niestety nie jest aż tak bardzo stary. Charakterystyczne jest to, że na koniec XIX wieku wracały style, tak zwane style historyczne, i to nazywało się to ożywiony styl, czyli revival. I no tutaj najsławniejszą firmą była firma Castellani, o której się mówi, że ona odkryła po raz drugi, jak dyfuzyjnie lutować złoto i przywróciła granulację do złotnictwa. Taka jest oficjalna narracja, w wielu książkach można to spotkać. Odkryłem, że to jest nieprawda. Oficjalnie w tym momencie mówi się o tym, że znaleziono jakieś dokumenty, z których wynika, że Castellani namówił złotników pracujących we Włoszech, którzy stosowali właśnie tą starożytną technikę od pokoleń, na to, żeby przenieśli swoje pracownie pod jego szyld i pracowali dla niego, robili granulacje. I no jemu się udało, tam kilka osób, które pracowały w tej technice, namówić do współpracy i stąd się wzięła ta granulacja. Do tego jeszcze dorobiono marketingową bajkę, że to jest zaginiona technologia, którą udało się wskrzesić i w związku z tym można teraz sobie kupować biżuterię robioną tak, jak robili to starożytni Etruskowie. W Polsce ten styl taki renesansowy również miał swój wzlot. Była pracownia albo grupa pracowni we Lwowie, które produkowały biżuterię wykonywaną w taki sposób, żeby przypominała biżuterię renesansową. I w pierwszej chwili, jak zobaczyłem naszyjnik, który wam pokazuję, to właśnie myślałem, że to jest produkt z Lwowa. Do tego znalazłem na nim cechę probierczą austro-węgierską. I wydawało mi się, że widzę na niej literę F, ponieważ ta cecha była bardzo brudna, była wypełniona po prostu jakimiś zanieczyszczeniami. Niedokładnie widziałem, jaka to jest litera. Wydawało mi się, że to jest litera F. Po sprawdzeniach okazało się, że ten wyrób jest kompletnym składakiem, że to pierwotnie nie wyglądało tak, jak widać. Zostało wykonane, znaczy razem zespolone zostało znacznie później. Zasadniczo każdy element w tym wyrobie ma inną próbę srebra, znaczy ma inny skład stopu srebra, czyli zarówno ta zdobina tutaj wisząca, ten element jest elementem pochodzącym jeszcze z innego wyrobu, jeszcze inny wyrób to jest to. Wydaje mi się, że ta część łańcucha jest wykonana w tym samym czasie, czyli to jest jakby albo inny wyrób, albo specjalnie dorobione. Natomiast te elementy są zupełnie współczesne. Te łańcuchy, one są w próbie 925 sterling, więc tutaj jest niższa próba, tutaj jest w końcach 800, a niektóre mają 750, czyli minimalną dopuszczalną na terenie Austro-Węgier. No i zapięcie jest też zupełnie skądinąd, zupełnie z czego innego. Co z cechami probierczymi? Jest cecha probiercza austro-węgierska. Okazuje się, że są dwie. Jedna jest na tym elemencie, a druga jest na tym elemencie. Przy czym obydwie te cechy to są cechy podstawowe.
cechy podstawowe nie były używane, mogły być użyte tylko raz na jednym wyrobie. Więc ponieważ znajdują się dwie cechy podstawowe, więc to świadczy o tym, że są to dwa oddzielne wyroby, oddzielnie cechowane. I na żadnym z elementów nie ma cechy pomocniczej austro-węgierskiej, która w tamtym czasie była kwadratem ze ściętymi narożami, z literką wskazującą na to, w jakiej mennicy została naniesiona. Tej cechy w ogóle nie ma, takiej cechy w ogóle nie ma na żadnym elemencie tego wyrobu. Po wyczyszczeniu cech z brudu i po uwidocznieniu ich okazało się, że tam nie jest literka F charakterystyczna dla probierni w Lwowie, tylko jest literka charakterystyczna P, czyli charakterystyczna dla Budapesztu, wtedy Pesztu jeszcze w tamtych czasach. No, czyli to wskazuje, że to nie jest wyrób lwowski, jak na początku podejrzewałem. No, okazuje się, że nie tylko lwowianie odtwarzali styl renesansowy, ale również na Węgrzech to było praktykowane. Teraz tak, kolejna rzecz, kolejne cechy probiercze, dwie. Z jednej strony zapięcia mamy cechę z probierni w Krakowie, polską cechę stosowaną w latach 1931-1963. Z drugiej strony mamy cechę, która chyba jest imiennikiem i po prostu jest całkowicie nieczytelna, ale oprócz tego jest cecha polska, Polskiego Urzędu Probierczego, ale z literką V, czyli stosowana w Wilnie. Czyli świadczy o tym, że to jest cecha, która teoretycznie jest cechą 31-63, ale praktycznie Wilno podczas okupacji rosyjskiej przestało być miastem polskim. W związku z tym to jest zasadniczo do wojny, do 1939 roku, czyli to jest 1931-1939. W tym czasie mogła być stosowana ta cecha. Wyrób niezwykle ciekawy, wyrób, który wymaga naprawy. Tutaj brakuje jednego kamienia właśnie w zapięciu. Poza tym kilku kamieni tutaj brakowało, bo tak, wyrób jest kameryzowany. Jak wyrób jest kameryzowany? Wyrób jest kameryzowany heliodorami i zielonymi berylami, które są foliowane żółtą folią. Czyli one wyglądają, pomimo że są zielonymi berylami, to wyglądają jak heliodory. Jest ich tutaj dość dużo, tych kamieni. Oprócz tego mamy granaty. Tam, gdzie granaty wypadły, ktoś zamontował szafiry. Zasadniczo trudno jest to bardzo oznaczyć, dlatego że tu znowu jest folia pod spodem, pod kamieniami i ta folia jest pokryta jakimś barwnikiem organicznym. W związku z tym spektrometria ramanowska pokazuje tą organikę, pokazuje, że tam jest barwnik organiczny, nie pokazuje, jaki to jest kamień. Trzeba było ustalać to innymi metodami, czyli tradycyjnymi metodami gemologicznymi. Czyli mamy standardowo granaty. W kilku miejscach, gdzie były ubytki kamieni, dobrano o tych samych barwach szafiry różowe. No i mamy jeszcze całą masę pereł, z których niektóre to zapewne są perły naturalne, tak zwane ziarnowe, niektóre są hodowanymi perłami ryżowymi i niektóre są no, zupełnie współcześnie hodowanymi perłami ryżowymi. Wyrób niezwykle ciekawy, kawał historii, kawał złotnictwa. Chciałem wam zwrócić uwagę na to, że jeżeli widzicie wyroby, które wyglądają jak renesansowe, a są stosunkowo dobrze zachowane, to zawsze zastanówcie się nad tym, czy to przypadkiem nie jest renesans revival. Dlatego, że okazało się w wielu muzeach, że muzealnicy myśleli, że mają do czynienia z renesansowymi wyrobami, a to nie był renesans, tylko to właśnie była końcówka XIX wieku. To dotyczyło sztuczek, czyli takich elementów, które się przyszywało do ubrania.
bądź w charakterze wisiorów, bądź w charakterze takich aplikacji właśnie na, czy typu monogram, powiedzmy aplikacja typu monogram przyszywana na ubranie, czy to były po prostu pasy. Nawet była taka sytuacja, w której któreś z polskich muzeów, nie wiem już w tym momencie które, nie pamiętam, kupiło pewną ilość pasów, do, czy tam elementów pasów, jak twierdzili, jak myśleli, że kupują wyroby renesansowe, okazało się, że to właśnie są produkty XIX-wieczne, pochodzące ze Lwowa. Dlatego bardzo łatwo się pomylić i bardzo trzeba uważać. W dzisiejszych czasach renesansowa biżuteria zasadniczo spotykana jest bardzo rzadko. Całkiem niedawno miałem w rękach pomander renesansowy, znaczy wykonany jak renesansowy, no ale przy bliższych oględzinach okazało się, że niektóre z kamieni oprawione są w taki sposób, którego na pewno w czasach renesansu nikt by nie zastosował. Więc trzeba bardzo uważać i bardzo dobrze trzeba znać historię złotnictwa, bardzo dobrze trzeba znać historię gemologii, czy dany rodzaj kamieni mógł być wydobyty w tamtym czasie, czy w ogóle renesansowi złotnicy mieli dostęp do tego rodzaju kamieni, to po pierwsze, a po drugie, czy zastosowane techniki są technikami charakterystycznymi dla tamtego okresu, czy to są już techniki nowsze. Oczywiście może się zdarzyć, że te nowsze techniki zastosowano w wyniku napraw prowadzonych w obrębie wyrobu, no ale to też będzie widać. Trzeba będzie patrzeć, czy lutowie jest tego samego rodzaju. Można to sprawdzać, to są dość kosztowne badania, dość długotrwałe, ale no, trzeba poświęcić czas, bo można, może się okazać, że wyrób, który jest nam oferowany za gigantyczną kwotę, wcale nie jest warty aż tak dużo. Oczywiście wyroby czy to renesansowe, czy wyroby XIX-wieczne są zabytkami, są wyrobami antycznymi, antykami, w może nie antycznymi, ale antykami w takim rozumieniu kolekcjonerskim. Niemniej no, ceny są zupełnie inne na rynku i często się zdarza, że sprzedawcy chcą podkręcić i pokazać, że wyrób XIX-wieczny jest starszy niż XIX wiek. Często mi się zdarza, że na przykład granaty, które znajduję w takich wyrobach, które mają imitować biżuterię XIX-wieczną albo właśnie biżuterię renesansową. Po zbadaniu okazuje się, że spektrometrycznie posiadają cechy kamieni, które są wydobywane współcześnie w Afryce. A złoża afrykańskie są znane od no właściwie od zupełnie niedawna. Poza szmaragdami, które w Afryce były wydobywane już bardzo dawno temu, to zasadniczo, właściwie nie w Afryce, a bardziej w Azji, bo to tam na wyspie na Morzu Czerwonym, to właściwie te wszystkie złoża, te wszystkie źródła kamieni z Afryki, to są źródła współczesne. Najstarsze chyba były oczywiście z kamieni kolorowych, rubiny z Longido. Longido na początku XX wieku zostało odkryte i kamienie stamtąd pojawiły się na rynku. Natomiast pozostałe złoża były odkrywane w latach 60., a tak naprawdę eksploatacja ruszała w latach 90. dopiero, albo w XXI wieku. Więc jeżeli gdzieś widzimy w jakiejś biżuterii kamienie, które są charakterystyczne dla złóż innych niż dostępne w czasach dawnych, możemy mieć pewność, że ten wyrób co najmniej był poważnie przerabiany współcześnie lub po prostu jest wyrobem współczesnym.